right to NBC News correspondent Cal Perry, who is in Western Ukraine. Cal. In 24 hours, these streets have almost completely emptied. Putin should fire those peacekeepers. You had one job. Russian bombs started falling. Ivano-Frankivsk, almost on the Polish border. My friends were calling me and alarming that war has started. Something like this shouldn't happen in the 21st century. Will Russia go to war with Ukraine? We now have war in Europe. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. To, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wszystkich nas przeraża. Wszystkim nam przypomina, nawiązuje, wywołuje u osób starszych wspomnienia tego, co działo się 70 lat temu. Natomiast zachęcam Was do tego, abyśmy skupili się na tym, co się dzieje dziś, tutaj i teraz. My, ja, uczniowie, starsi, młodsi, możemy podejmować małe kroki. I to jest to, co możemy zrobić dzisiaj, tutaj, teraz, dla tych ludzi, którzy dziesiątkami, setkami, tysiącami, których możemy się spodziewać, to dla tych ludzi możemy coś zrobić. Te drobne rzeczy są niezwykle ważne. Nie dajcie sobie wmówić, że zmiana wizerunku na Facebooku nic nie znaczy. Znaczy dla tych, którzy chcą do Was napisać o pomoc. Oni wiedzą, że na Was mogą liczyć. Ta wstążeczka znaczy dla nich Wasz strój, Wasz uśmiech. Każde słowo się liczy. Jestem niezwykle zbudowana postawą naszego koła wolontariatu. Zareagowało natychmiast. Pierwszy post na naszym Facebooku pojawił się w zeszły czwartek po południu, kiedy tylko rano dowiedzieliśmy się o inwazji Rosjan na Ukrainę. Moi drodzy, to, co tam się pojawia, to, że komentujecie, że lajkujecie, to jest niezmiernie ważne, bo to pokazuje nas jako społeczność. Zbieramy dary. Zapakowaliśmy dzisiaj 3 samochody osobowe opisanych pudeł z tym, o co prosił szpital w Winnikach, to jest dzielnica Sąkowa i mieszkańcy. Pakowaliśmy to wszystko, opisaliśmy w 2 językach, aby było prosto, czytelnie, aby mogło trafić prosto do potrzebujących. Udało nam się nazbierać tyle środków, to jest ponad 8 tysięcy, żeby kupić aparat do podciśnieniowego zabezpieczania ran wraz z kompletem płynów dezynfekujących i opatrunków. To jest niezmiernie ważna pomoc, bo to jest pomoc celowa. Dzisiaj obserwuję Wasz i nasz ogromny zapał do pomagania. I tylko gdzieś z tyłu głowy mam obawę, że jesteśmy świetni w sprintach, a z maratonami to już trochę gorzej. Bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy pamiętali, że to początek, ale to będzie trwało. Ta sytuacja nie skończy się ani za tydzień, ani za 2. Musimy się nastawić na pomoc długofalową i niestety musimy się nastawić na to, że nasze życie obniży standard. Tak będzie. Za naszą granicą trwa wojna i ta sytuacja się za szybko nie skończy. Cieszę się, że chcecie pomagać. Pamiętajcie, że zawsze macie wybór. Zawsze możecie stanąć z boku, zawsze możecie odwrócić głowę i udawać, że nic się nie dzieje, a możecie podejmować drobne kroki. Niezwykle mnie zbudował post na Facebooku, który pewnie widzieliście,
staruszki, pomarszczonej kobieciny w rosyjskim metrze, moskiewskim konkretnie, ubranej w niebiesko-żółte barwy, z podpisem opór, nie musi być głośny. Ważne, żeby był. I tego, żebyście nadal umieli pomagać, żebyście wiedzieli, że każdy drobny gest